Cześć, witajcie. Przypomniało mi się, że jeszcze jestem wam winien recenzję smartfona Vivo X51. Na jego temat sporo powiedziałem już w pierwszych wrażeniach, do których serdecznie was odsyłam. Link znajdziecie w opisie tegoż filmu. A teraz skupię się po prostu na tych rzeczach, o których jeszcze nie wiedziałem w momencie nagrywania pierwszych wrażeń, bo wiecie, pewne rzeczy dopiero zauważamy po jakimś czasie użytkowania smartfonu, po tygodniu, dwóch, trzech czy po miesiącu, tak jak w moim przypadku. Dlatego dziś, mam nadzieję, że mi to wybaczycie, daruję już sobie gadkę o specyfikacji, zestawie, wyposażeniu i tak dalej, a skupię się na tych rzeczach, o których nie powiedziałem w pierwszych wrażeniach, bo jeszcze ich na przykład nie wiedziałem. O wyglądzie telefonu powiedziałem już naprawdę wiele, więc tylko tak dla upewnienia się. Smartfon nadal bardzo mi się podoba, fajnie leży w ręku, do ergonomii absolutnie nie mam żadnych zastrzeżeń. Tył po zdjęciu pokrowca jest matowy i trochę się brudzi, ale zdecydowanie dużo, dużo mniej niż te piękne, błyszczące smartfoniki. Ja jednak wolę, kiedy szkiełko jest matowe, wtedy po prostu te zabrudzenia pojawiają się znacznie, znacznie wolniej. A czego mi brakuje? Moi drodzy, brakuje mi tego, żeby ten telefon był oficjalnie i w pełni wodoszczelny. Jakieś tam uszczelki zauważymy, ale producent o wodoszczelności niczego nie mówi, zatem traktujmy, że tej wodoszczelności tutaj nie ma. Wyświetlacz niezmiennie cieszy mnie swą wysoką jakością. To AMOLEDowa matryca z lekko zakrzywionymi brzegami. Nie każdy to lubi. Mnie to akurat nie przeszkadza i w tym smartfonie te zaokrąglenia nie są jakieś takie bardzo duże, zatem moim zdaniem w użytkowaniu zupełnie nie będą przeszkadzać. A mamy odświeżenie 90 Hz. Dzięki temu możemy sobie ustawić naprawdę płynny obraz, ale pamiętajmy, że to drenuje baterię, więc lepiej ustawić ten wyświetlacz na regulację automatyczną. Wówczas odświeżanie będzie szybsze wtedy, kiedy obraz tego wymaga, a kiedy tego nie wymaga, będzie oczywiście obniżany. Kolory na ekranie są żywe, mocne i intensywne. Ten wyświetlacz doskonale sprawdza się w słoneczne dni, ale oczywiście nie zapomniano o systemach ochrony wzroku. Mamy ochronę przed migotaniem, przed szkodliwym światłem niebieskim, czyli nazwijmy to po prostu przyrzucanie obrazu i możliwość przełączenia się na odcienie szarości już do takiego totalnego czytania w całkowitej ciemnicy. A co najważniejsze, wszystkie te funkcje mogą się załączać automatycznie, musimy o tym pamiętać. Wystarczy, że sobie wybierzemy, o której godzinie mają się włączyć i o której wyłączyć. Złego słowa nie powiem na temat interfejsu. Interfejs to FunTouch OS, ale nie ten, który znamy z chińskich wydań Vivo. Tutaj dostosowano go do naszych europejskich upodobań, czyli po prostu wywalono zbędne aplikacje, czyli wszelkiego rodzaju demagier i tak dalej, i tak dalej. Wywalono część opcji związanych z personalizacją, a zostawiono w zasadzie niemalże, podkreślam słowo niemalże, czystego Androida. Tutaj nie znajdziemy żadnych śmieciowych apek, a jedynie parę dodatków służących chociażby dostosowaniu wyglądu interfejsu do naszych potrzeb i upodobań. Czyszcząc telefon ze zbędnych aplikacji, oczywiście pozostawiono bardzo przydatną apkę do konserwacji systemu, no i taką prostą, malutką aplikację do zgłaszania opinii producentowi. Oczywiście nie zabrakło pełnego pakietu aplikacji Google. Jest też oczywiście ciemny tryb interfejsu, jest Always on Display, bo przypominam, mamy AMOLEDa. Jest również specjalny tryb dla graczy i oczywiście nawigacja za pomocą gestów. Tu jednak zgłosiłbym małą popraweczkę, bo gesty trochę niepotrzebnie moim zdaniem schowano w menu system. Trzeba się ich trochę naszukać. Dodam jeszcze, że spolszczenie interfejsu jest jak najbardziej poprawne, żadnych błędów tutaj nie dostrzegłem. No i generalnie, jeżeli lubicie czystego Androida, to z pewnością interfejs Vivo również polubicie. Nie wiem, czy wiecie, ale firma Vivo była pierwszą, która wprowadziła ekranowe czytniki linii papilarnych. I powiem wam szczerze, że to, jak to się mówi, widać, słychać, a i czuć. Przede wszystkim czuć, bo czytnik Vivo X51 działa znakomicie. Ja generalnie nie przepadam za ekranowymi czytnikami linii papilarnych. Ja wiem, że one są modne i tak dalej, ale przeważnie ich działanie trochę mnie wkurza. W tym telefonie naprawdę wkurza mnie bardzo, bardzo minimalnym stopniu. Ten czytnik jest naprawdę bardzo dobry i jest moim zdaniem jedną z najważniejszych zalet tego modelu. Oczywiście rozpoznawanie twarzy też tutaj jest oparte o obraz przedniego aparatu. Działa. Po prostu działa, robi swoje. Jeżeli chodzi o interfejsy łączności, wyposażenie jest kompletne. Mamy oczywiście 5G, ale mamy też oczywiście NFC, mamy Bluetooth 5.0, mamy dwuzakresowe Wi-Fi i wszystkie te moduły działają bez zarzutu. Podobnie jak GPS, który sprawuje się całkiem dobrze, w nawigacji samochodowej żadnych, absolutnie żadnych problemów podczas użytkowania tego smartfona nie zauważyłem. Zauważyłem jednak
pewien minus, ale to wyszło dopiero w trakcie eksploatacji. To jest jeden z powodów, dla którego ja się nie spieszę z recenzjami telefonów, tylko po prostu używam ich jak najdłużej tylko się da. To wyszło dopiero po jakimś czasie, kiedy zacząłem telefonu używać pisząc jednocześnie na komputerze. Wiecie, jak ja to robię? Wtedy po prostu trzymam sobie telefon ramieniem. I co się okazało? Że Vivo X51 czujnik zbliżeniowy działa bardzo słabo. To znaczy, jeżeli trzymamy telefon prawidłowo przy uchu, wszystko jest ok, ale kiedy tym telefonem trochę sobie pomachamy, no i w skrajnie, kiedy już trzymamy go ramieniem, ekran się podświetla, a wtedy możemy politwiem, uchem, czymkolwiek nawciskać różne rzeczy. Mnie na przykład notorycznie zdarzało się zawiesić połączenie albo wyciszyć mikrofon, bo akurat widocznie tak uchem trafiałem. I jest to cecha, która niezmiernie mnie wkurza, bo prawdę mówiąc, bardzo często rozmawiam właśnie w ten sposób. I akurat dla mnie jest to rzecz niedopuszczalna. Oczywiście, mogę sobie kupić słuchawkę Bluetooth, mogę przejść na tryb głośnomówiący, ale wiecie, nie zawsze się da. Czasem po prostu szybko odruchowo odbieramy i próbujemy gadać. No i wtedy dzieją się cuda i jest to trochę irytujące. Dużo mniej irytują mnie możliwości audio tego telefonu. Dźwięk jest naprawdę bardzo dobry. Ten w słuchawce ideał. Nie ma na co narzekać. Ten z głośnika zewnętrznego mógłby być lepszy. Głośnik gra w miarę dobrze, no ale wiecie, jest jeden, więc cudów nie uczyni, ale za to słuchawki, które Vivo dokłada do kompletu, są świetne, jak na zestaw fabryczny, oczywiście, podkreślam, jak na zestaw fabryczny. Świetnie pasują do ucha, nie wypadają, nie uwierają, grają naprawdę poprawnie i jedyne, czego im brakuje, no to mini jack. Mamy przejściówkę z mini jacka na USB-C, czyli tych słuchawek możemy użyć z innymi urządzeniami, które mini jacka posiadają. I w sumie chyba warto, bo podkreślam jeszcze raz, jak na zestaw fabryczny są po prostu świetne. Teraz niektórzy z Was pewnie się nieco skrzywią, bo powiem, że we wnętrzu tego smartfona pracuje Snapdragon 765G i pamięć operacyjna DDR4X o pojemności 8 giga. Do tego oczywiście mamy 256 giga pamięci wewnętrznej UFS 2.1, ale niestety bez możliwości powiększenia kartą microSD, czyli mamy powiedzmy kolejny z minusów tego telefonu. Ktoś może zapytać, dlaczego tu nie ma najmocniejszego Snapdragona, a ja zapytam, a z drugiej strony po co? Ten daje radę. Nie ma co narzekać na płynność działania tego telefonu, pograć się też da. Generalnie, no pamiętajmy, nie jest to topowy flagowiec, to jest po prostu taki trochę mocniejszy średniak, więc najważniejsze, że podczas użytkowania telefonu nie zauważamy przycinek ani nadmiernego nagrzewania się obudowy. Ja tam na wydajność tego smartfona narzekać nie będę, ponarzekam tylko tyle, że nie mogę rozbudować pamięci, a naprawdę czasem by mi się to przydał. Akumulator Vivo X51 nie jest duży, 4315 mAh, ale tu chciałby się powiedzieć mały, ale wariat. Podczas normalnego użytkowania tego smartfona jako urządzenia takiego na co dzień, ładowałem go co drugi dzień. Przeciętny czas pracy z podświetlonym ekranem to mniej więcej 7-7,5 godziny, ale sprawdziłem też, ile ten telefon wytrzyma tak bardzo, bardzo oszczędnie użytkowany. Nie włączyłem transmisji danych czy Bluetooth, ale raczej nie korzystałem nadmiernie z aplikacji, nie robiłem nadmiernie zdjęć ani filmów. Tak naprawdę sprowadziłem ten telefon trochę po prostu do narzędzia komunikacji. Gadanie, SMS-owanie, e-mail. No i w zasadzie tyle. I wtedy, moi drodzy, wytrzymał 4 dni. Także jest całkiem zacnie, a co najważniejsze, zapas energii uzupełnimy całkiem szybko, ponieważ w zestawie mamy zasilacz o mocy 33 W. Bateria napełnia się w niecałą godzinę, ale już po 30 minutach mamy dobrze ponad 60% naładowania, czyli jak sobie tak telefon okazjonalnie doładowujemy w ciągu dnia tam po parę minut, to w zasadzie cały czas będziemy go mieli w pełni naładowanego i gotowego do pracy na dłużej. Jeśli chodzi o akumulator, jest dobrze, a do pełni szczęścia brakuje mi ładowania indukcyjnego. Vivo X51 nie musi się wstydzić swoich aparatów fotograficznych, bo mamy tu bardzo fajny i nawet bym powiedział, że trochę oryginalny zestaw. Producent oszczędził nam koszmarnych 2-megapikselówek ochoczo pakowanych przez konkurentów do wielu modeli, nawet tej klasy wyższej i średniej, a dali nam dwa aparaty z teleobiektywem, dużą matrycę i aparat szerokokątny. A na dokładkę 32-megapikselowy aparat do selfie ukryty w dyskretnym otworku w ekranie. Podstawę głównego aparatu stanowi 48-megapikselowa matryca współpracująca z obiektywem o przysłonie 1.6, bardzo dobrej, i z gimbalowym mechanizmem stabilizacji obrazu. To rozwiązanie w odróżnieniu od tradycyjnej optycznej stabilizacji porusza nie tylko soczewkami aparatu, ale całym modułem.
Dzięki temu ma dużo większy zakres ruchu, no i po prostu lepiej tłumi wszelkiego rodzaju drgania. Kolejny z tych aparatów ma 12 megapikseli i portretowy obiektyw o przysłonie 2,46 z dwukrotnym przybliżeniem z ekwiwalentną ogniskową 50 mm, czyli taka typowa portretówka. Kolejna z matryc, 8 megapikseli, współpracuje również z teleobiektywem, ale peryskopowym. Przysłoną 3,4 i bezstratnym zbliżeniem 5 razy, a cyfrowym nawet do 60 razy. Z kolei aparat szerokokątny też jest 8 megapikselowy o polu widzenia 120 stopni. Jakie to, moi drodzy, robi zdjęcia? W dzień po prostu znakomite, to w zasadzie nie można mieć poważniejszych zastrzeżeń. Ponarzekam jedynie, że fotki z poszczególnych obiektywów delikatnie różnią się od wzorowaniem barw. Szczególnie dostrzeżemy to, kiedy porównamy sobie kolory z głównego aparatu i z aparatu szerokokątnego. W aparacie szerokokątnym zauważymy też typowy dla tego rodzaju obiektywów spadek odwzorowania detali w skrajach kadru. Jest to normalne. Zdjęcia teleobiektywem o większym przybliżeniu, czyli tym ze zbliżeniem pięciokrotnym, również są dobre, ale tu zaznaczę, że użyteczna wielkość przybliżenia to nie przekracza 10, góra 12 razy, a te 60 razy to już tylko marketing. Potem po prostu jest to zoom cyfrowy. Nie unikniemy spadku jakości obrazu. Zdjęcia nocne wypadają niemal tak samo dobrze jak dzienne, szczególnie kiedy użyjemy dedykowanego trybu nocnego. Jasny obiektyw i zaawansowana stabilizacja optyczna robią swoje. Ciężko tu narzekać na jakość zdjęć. Pamiętajmy jednak, że fizyki nie da się oszukać i lepiej darować sobie fotografowanie w zupełnej ciemnicy. Ale tam, gdzie już jest trochę światła, już można, oczywiście, tylko głównym obiektywem. Aparat tele i szerokokątny wypadają w nocy zdecydowanie słabiej, co wcale też nie oznacza, że źle, od po prostu gorzej niż ten główny obiekt. Fotki nadal nadają się do oglądania, ale lepiej już tylko na ekranie telefonu bez powiększania. W aparacie znajdziemy oczywiście sporo dodatkowych trybów i filtrów. Z racji obecności obiektywu portretowego jest tu mnóstwo opcji związanych z rozmywaniem tła i stylizacją zdjęcia. Mamy nawet specjalne szablony do portretów, podpowiadające, jak optymalnie ustawić modela czy tam modelek. Mamy też specjalne filtry do zdjęć nocnych, na przykład takie ze złotą poświatą czy cyberpunkowe, modne teraz. Jest też pełno funkcji związanych z upiększaniem. Mamy też programy do fotografowania księżyca czy skanowania dokumentów z genialnie działającą korekcją geometrii wykorzystującą sztuczną inteligencję. Generalnie wszystkie te dodatki, które tu mamy, dodatki fotograficzne, działają jak należy, ale przydałoby się, by producent przy każdym dodał samouczek opisujący możliwości tej funkcji i sposób korzystania z niej, bo nie wszystko jest takie po prostu oczywiste. Selfieaki również są na dobrym poziomie, choć w wyjątkowo słabym oświetleniu nie cieszą oka już tak jak te fotki z tylnego aparatu. Rozmywanie tła przednim aparatem też jest takie sobie, ale w sumie można je ocenić pozytywnie. Generalnie w dzień autoportretu udadzą się doskonale, podobnie zresztą jak filmy. Filmy nagrywane Vivo X51 wyglądają zupełnie inaczej niż zwykłe filmy ze zwykłego smartfona. W oczy rzuca się efekt tej gimbalowej stabilizacji. Jest on tym bardziej dostrzegalny, im mamy dynamiczniejsze ujęcia, szczególnie kiedy jesteśmy w ruchu, kiedy biegniemy, jedziemy i tak dalej. Widać, że ta stabilizacja jest jednak mocniejsza, lepiej działająca niż w zwykłym telefonie. Obraz tak po prostu nie drży. Nagrywając mamy do dyspozycji tryb kinowy umożliwiający śledzenie obiektów w kadrze przez ten gimbalowy obiektyw, ale zauważymy też pewien drobny mankament podczas nagrań nocnych. W ciemnych partiach kadru widać taką dziwną, migającą morkę. Taki szum, ale nierównomierny. Możliwe, że jest to właśnie jakiś uboczny efekt tej mocno rozbudowanej stabilizacji, a może po prostu jakiś błąd przy odszumianiu obrazu. Nie wiem, w każdym razie taki efekt zaobserwowałem, także filmy w nocy z taką już powiedzmy lekką rezerwą bym rekomendował. Nie dziwię się, że Vivo wybrało ten model na taką, nazwijmy to, lokomotywę pociągową promocji na starcie na polskim rynku. To naprawdę bardzo fajny telefon, który przyciąga wzrok ciekawą prezencją, a przy tym jest dosyć praktyczny, świetnym wyświetlaczem i tym unikalnym aparatem fotograficznym. Do tego ma całkiem niezły akumulator, bardzo dobre słuchawki w zestawie, w sumie ogólnie niezły dźwięk, bardzo dobry wyświetlacz i bardzo dobry ekranowy czytnik linii papilarnych. Ja nie wierzę, że to mówię, ale naprawdę ten czytnik jest super. I tak szczerze mówiąc, do pełni szczęścia to brakuje mi wodoszczelności, mini jacka, gniazda na kartę microSD i ładowania indukcyjnego. Powiedzmy, że to ostatnie, dobra, odpuszczę. Co niezmiernie rzadko się zdarza, bo prawdę mówiąc pamiętam 2-3 takie modele. Irytuje mnie działanie czujnika zbliżeniowego. Z tego telefonu nie da się rozmawiać w ten sposób. No niestety nie i już. Trudno. Może producent to poprawi jakąś aktualizacją, a może nie. Interfejs jest
Całkiem fajny, tutaj żadnych zastrzeżeń nie mam. No i ogólnie jest to całkiem fajne urządzenie, które kosztuje 2999 zł, tudzież 800 euro. Cóż, ta cena trochę może psuje ogólne dobre wrażenie, ale jeżeli lubicie nagrywać filmy, to zdecydowanie jest to telefon dla Was. Lepszego myślę, że w tej chwili na rynku nie znajdziecie, a już na pewno nie w tej cenie, moi drodzy. Teraz tylko pozostaje liczyć, że cena odrobinę spadnie, albo operator zaoferuje nam go w dobrej, po prostu dobrej cenie. Wtedy zdecydowanie warto zainteresować się tym modelem. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach już niebawem. Cześć!